Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 23 grudzień 2011 rok, piątek, Hioba 31, 1-4. Zawrzyj przymierze ze swoimi oczami. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę, jakiż miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo wszechmogącego z wysokości. Czyż nie spada na złośników zguba, a nieszczęście na złoczyńców? Czyż on nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? Do dalszego studium. Duch Boży zachowuje zło pod kontrolą sumienia. Gdy człowiek wywyższa się ponad wpływ ducha, wtedy zbiera żniwo występku. Na takiego człowieka duch ma coraz mniejszy wpływ, powstrzymujący go od siana ziarna nieposłuszeństwa. Ostrzeżenia coraz słabiej do niego docierają. Stopniowo człowiek taki traci bojaźń Bożą, sieje dla ciała i będzie zbierał zepsucie. Zło przez niego zasiane stopniowo dojrzewa. Człowiek ten nabiera lekceważącego stosunku do świętych Bożych przykazań. Jego cielesne serce staje się sercem kamiennym. Opór wobec prawdy utwierdza go w nikczemności. To dlatego, że ludzie siali ziarno zła w świecie przedpotopowym, rozmnożyły się bezprawie, zbrodnia i przemoc. Wszyscy powinniśmy być rozumni w kwestii czynników niszczących duszę. Dzieje się tak nie wskutek jakiegoś Bożego postanowienia powziętego przeciwko człowiekowi. To nie Pan czyni człowieka ślepym duchowo. On daje dość światła i dowodów, by człowiek mógł odróżnić prawdę od kłamstwa. Jednak Bóg nie przymusza człowieka do przyjęcia prawdy. Pozostawia mu wolność wyboru dobra albo zła. Jeśli człowiek opiera się dowodom, które w wystarczającym stopniu mogłyby pokierować jego osądem we właściwą stronę, a zamiast tego wybiera zło, to następnym razem przyjdzie mu to łatwiej. Kolejnym razem jeszcze chętniej odsunie się od Boga i stanie po stronie szatana. W ten sposób będzie zmierzał coraz dalej, aż utwierdzi się w tym, co złe i uwierzy kłamstwu, które miłował jako prawdę. Jego opór przyniesie swój plon. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Co w praktyce oznacza poprawianie współwierzącego, który upadł w grzech? W jaki sposób charakter popełnionego grzechu wpływa na proces poprawiania? Czy takie poprawianie oznacza, że wszystko będzie tak jak wcześniej? Uzasadnij swoją odpowiedź. Drugie pytanie. Skoro są pewne ciężary, które ludzie muszą ponieść sami, Galacjan 6:5, jak zdecydować, czy należy próbować komuś pomóc w niesieniu jego brzemienia? Czy jak Twój zbór realizuje radę Pawła zawarte w 6 rozdziale listu do Galatów? Co możesz osobiście zrobić w tej kwestii? Podsumowanie. Znakiem obecności Boga wśród ludu jest Duch Chrystusowy przejawiający się w Kościele. Można go dostrzec w przebaczaniu i odrodzeniu oferowanym błądzącym, we wzajemnej pomocy wierzących w ich problemach oraz również w uprzejmości, nie tylko wzajemnej, ale także wobec niewierzących. Dziękuję.